Siemano, spróbujemy sobie przejść God of the Assembly a God of the Destruction Assembly to jest różyna jaką zagram i już gram jakby to jest evencik, który nie liczę, że przejdę tak od razu więc wolę zacząć zacząć i w trakcie będę opowiadał, bo po co mam się nagadać jak i tak w połowie walki będę musiał przerwać filmik, bo się nie uda dobra, początek mamy całkiem spoko, bo mamy tak na samym wejściu Bóg, który może zrobić uniki i tym sposobem e, może mnie troszeczkę podratować. Dalej mamy Tapiona, który też ma dosyć dużo redukcji obrażeń, bo aż 50% i na samym końcu Gohana, który nie wiem, czy chcemy, żeby robił ultra -atach. Niech robi, zawsze to jakieś dodatkowe obrażenia. Niestety jest to hidden potencjał, no zacznij uniki robić, buu, dawaj, o dobrze. Je, unik, unik, jedziesz, jedziesz. Wiem, że tu może polecić jakiś super atak, i to będzie bardziej ważniejsze, żeby zrobić unik na tym. ale normalne hity też by się przydały do uników. I generalnie, tak jak ten BU ma dosyć sporo defensywy, i te uniki, to większość normalnych postaci, tak jak ten Gohan na samym końcu, co jest, to strasznie obrywane normalnymi atakami od niego. No ale cóż, zobaczymy. To jest no, ciężki węcik, i właśnie leci super atak na nas. Dobrze, że tak mało, ponieważ no, tapion ma redukcję obrażeń, spadło nam już połowa zdrowia przeciwnikowi, połowa nie spadła. Możemy tu wziąć tylko dwa supporty, temki nad, nad którymi się bardzo zastanawiałem. Generalnie wziąłbym redukcję obrażeń i heala, ale wydaje mi się, że w tych, przy tych postaciach defensywy będę miał dosyć dużo. O, ja, to jest problem. To jest problem, co teraz widzicie, ponieważ. Yy... K-Kalifla nie robi uników na początku. Musi zrobić jakiś atak, żeby zacząć sobie stakować szansę na unik. No i po prostu tu jest bardzo dużo ataków, które oberwę i nic z nich nie wyjdzie. Generalnie może... O, Ashera by się tu przydało wsiąść zamiast tego. Asher byłby chyba dużo lepszym opcją, bo w tym momencie ja ginę. Nie, no, po prostu ginę. Nie dam rady tego za bardzo przetrwać. Muszę od razu odpalić support Temek, bo tu. Chociaż. Dobra, lecimy, bo tak to będzie lipa, tak czy tak. Ty nie jesteś ważny, żebyś robił jakieś super ataki. Ty po prostu zrób sobie tu i ty złap. A, ty jolo, niebieskimi. Mam nadzieję, że na samym końcu poleci super atak, że to Goku SSJ4 będzie mógł go odbić. I tym sposobem przetrwamy za zero obrażeń dodatkowo jakiś super atak. O. Pierwszy kawałeczek pierwszego zdrowia obleciał. I teraz miejmy nadzieję na jak najwięcej aditjonalów ze strony Kay i Kalifi. LR-ka świetna, o, tutaj on, zobaczcie, nawet critical hit nie, zada, nie zabiera dużo obrażeń yy, przeciwnikowi. Dobra, są trzy ataki, mamy już 18% szans na unik. Generalnie, te wszystkie inne postacie tu mają chyba 30 albo 50, te jakieś bu, nie bu. O nie, 4-2 miliony on zrobił unik, ale yy, no nie, takie obrażenia. O, tu jest bardzo fajna rotacja. Ponieważ tak, ta postać będzie wszystko, wszystko uniknie. Czy potrzeb, nie potrzebujesz tak naprawdę tych niebieskich łapać? Trochę się obawiam, że jak co ja tu kliknę, to będzie nie będzie dla tapiona czterech. O, udało się. Jest dobrze. Mamy dużo zdrowia. Tu będą uniki. To jest taka rotacja obronna. W następnej będzie trochę lipa. Dlatego też, Asher, na przykład, fajny by był, żeby Jedną rotację pomijać, a drugą właśnie robić uniki. <grymne> Ta postać to jest overpower, ponieważ ona ma uniki na Pure Saiyan i na Realm of God przeciwników. <grymne> to na niektórych eventach jest naprawdę OP. Ale obrażeń nie zrobi. Nawet jak w tej drużynie właśnie nie powinna być ona, bo to jest super agiel drużyna, ale uniki ma. Dobra, to jest kiepsko. Jest naprawdę kiepsko Znowu przydałoby się odpalić suport itemek No ale nie będziemy marnować ich bo i po co Tu nie będzie, ajajaj aj. Kiepsko, kiepsko Dobrze, że będzie chociaż super atak Mam nadzieję na jakieś uniki, ojej Zrób unik, 18% pro... Jest, jest Ale obrażenia otrzymuję i tak spore 18% uniku zadziałało I 24, i 30, tak, bo to było chyba o 6%, i 36, także już powoli rośnie, no czym dłużej byśmy grali, to tym więcej oni będą mieli szansy na unik, no to to będzie plus dla nas, no ale super temki nam się powoli pokończą, Gohan też z każdym super atakiem zwiększa sobie defensywę, więc to też jest dużo na plus dla nas przeciągać tą walkę ale brak support itemów, brak postaci leczących jest tu trochę problematyczny. Generalnie przeciwnika nie możemy stunować, e, gdzie on jest. Nie możemy stunować, silować, odejmować mu atak, odejmować mu defensywy. No i on może zrobić unik. Nie wiemy ile ma szansy na ten unik, ale jak widzieliśmy, czasem się to zdarza. Ok, Goku. E, nie ma najlepszych linków, więc ten e, active skill nie będzie mega mocny. Ale i będzie, także po prostu próbujmy jak najszybciej obrażenia, no po prostu ponieść. I na krytyku bardzo dobrze. Nawet połowę mu nie spiliśmy jeszcze. Kurczę, i to jest właśnie słaba sytuacja, zobaczcie. Tu są aż trzy ataki, tu jest jeden. Chcielibyśmy Bu zachować w głównej rotacji, ale to może być troszeczkę zgubne. A, te niebieskie by mu więcej dały, no naprawdę, jakbym ich podmienił, byłoby to dużo lepsze, ale troszeczkę się obawiam, co to będzie. Te, tam te trzy ataki zbyt mocne by były. Goku, LRK, no mam go na 100%, ale on ma mało defensywę, chociaż w tej turze już powinno być dobrze. Jest super atak na niej, jest! Ten, ten mod to powinien się nazywać, nie wiem, lack of i, e, i wejdź, nie wiem, szczęście uników tylko i wyłącznie, bo tu tylko o to chodzi, żeby zrobić w odpowiednim momencie uniki, ile wiemy 17 tysięcy, no nie jest to dużo ale wtedy byśmy 60 no to jest ok, myślę, zobaczymy co później będzie, bo właśnie w tym momencie sobie popsułem troszeczkę rotację, ale nie ma co em, nad tym ubolewać, tapion zobaczcie, Gohan już sobie ładnie podbił ja tego Tapiona dam. Dam Tapiona, ponieważ on ma redukcję obrażeń. Ty może to złap, żeby trochę się wychylować. A ty po prostu Super Atak. Nie, ta redukcja obrażeń jest ważniejsza niż defensywa Gohana, tak mi się wydaje. Szczególnie jak poszedłby Super Atak. Już mamy prawie połowę zdrowia. Jest dobrze, idziemy dobrze. Mamy Support temek 1. Na początku bardzo szybko jeden musieliśmy użyć, ale teraz no widać, że ciśniemy. Się powoli stakują nasze postacie. I dodatkowy super atak. Już nawet nie wiem czy ona nie ma swojego maksa na unik. Co by mnie bardzo cieszyło. I połowa przekroczona. Pięknie. Była, był w tej rotacji super atak? Nie wiem, mam nadzieję, że Gohan nie dostanie super ataku. Kur...ta! Aj, najgorsze. 200 tysięcy. Chyba za, za szybko pochwaliłem to, że nie musimy odpalać super support itemku. O ja... Gohan ma bardzo dużo defensywy. Goku nie... Muszę. Muszę. ale przypał ale przypał nawet nie wiem czy nie mm, musimy dojść do dokan moda a to będzie troszeczkę ciężkie ten super atak był bardzo bardzo zły mam nadzieję że no nie no zaraz pewnie kolejny znowu na gohana pójdzie No już dobrze idzie, dobrze Gohan, dodatkowy atak, już się muszę skupić na tych obrażeniach, bo nie mamy support itemków, nie możemy tego przeciągać, myślę, że do Dokan Moda nie dotrwamy, więc albo, albo jakoś mu zbijemy jak najszybciej to zdrowie, albo przegrywamy. Jedziesz. Critical, aj, nie ma criticalu. No. Dobrze, dobrze, jest małe obrażenia. Um, tapion jeszcze jest taka o kurczę teraz co tu zostawić nie tak zrobię Tapion jak się przemieni to będziemy mieli darmowe obrażenia o ty się w ogóle nie linkujesz tam nie będzie super a bo tu już minęło tyle turn czy on ma nadal uniki on już nie ma uników o nie Ósma tura. Mamy ósmą turę. Dobrze, że tam atakuje tylko jeden i że spojrzałem na to teraz, a nie tak poleciałem jolo. Bo jest, jest taka szansa. Tapion wchodzi, tapion transformuje się, mamy obrażenia. Gdy to się nie stanie, może być problem. Jest jeszcze taka szansa, że po prostu na super ataku zrobimy szczęśliwe dwa uniki, bo tak mi się wydaje, że dużo jeszcze musimy mu zbić. To minimum te dwa super ataki oberwiemy. O ja, to już jest takie. Krytyczne Fajne, podoba mi się ten mod, bo tu jest takie wyzwanie niezbyt długie, ale też niezbyt krótkie. Od razu jest akcja, wiecie, no. Unik! Unik! Jest! Jest od razu, wiecie. No, no jest jeden tryb, jeden przeciwnik. No i... Pięknie. Dobra. Jak sprawa wygląda? Hmm. Wszędzie są po trzy ataki. Co wy w ogóle macie za linki? No coś tam macie, linki odpalone to może... Może zaryzykujemy. Niebieskie. Dokan Mod coraz bliżej, ale on dokan Mod może być w złym momencie, może być w ostaty... Ale jest, jest dobrze, mamy tak dużo defa wystakowanego, uniki wystakowane, e, bo mamy w na jakąś tam poprzy, następną następną rotację. Podoba mi się, to jest szansa. Jakby teraz superatak na kalifle. Superatak, dawaj, próbuj. Oj nie ma. Gohan super superatak. Jeszcze raz. Za mało zrobiłeś. Jeszcze raz. Nie, bardzo dobra rotacja. Bardzo ładnie przytankowane. Teraz będzie jakiś... E... O ja... Teraz... Nie, dobra. Takie... Ona ma... Okej, Kalifla ma bardzo dużo defensywy. Rup ultra po prostu. Ma bardzo dużo defensywy. E... Podoba mi się to. No, ty nie zrobisz niestety super ataku. Odlokuj. Ale nie powinienem zginąć w następnej turze, jeżeli złapię niebieskie orby. Będzie do mod, powinien być unik. Proszę. O, ja nie było uniku, ale 150 ze względu na tą defensywę. O. Jeszcze dwa całe paski do, wbi do wbicia. 2,5, czy jak to tam liczyć? Jeszcze, jedziesz, jedziesz, musisz My też mamy ponad połowę paska W następnej turze. Następna tura będzie tragiczna, bo mamy buu, znaczy mamy uniki od kalifli, ale mamy buu, który nic nie zrobi. Critical shot! O, ale dobrze, żeś to zrobił! Goku, wariacie. E, teraz jest sytuacja... Dobrze. Jest dobrze, czy jest źle? Hmm. Czy robi... Dobra, robię na nim dokan. Bo, no co, co, to, co to, 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 to jest, to jest y, zrobione. Mamy to. Mamy to. To już jest piękne ustawienie. Bo niech sobie zrobi ten Dokan mod, którym i tak go raczej nie dobiję, ale potem Gohan go powinien pocisnąć. O ja. I to była chyba najfajniejsza drużyną, jak, drużyna, jaka dała radę z tym eventem. Jeszcze chciałem dać SSJ3 Vegeta czerwonego, który ma 90% redukcji obrażeń, ale on też ma chyba tam na 7 pierwszych tur, Nie pamiętam, jak to tam dokładnie jest po jego EZA. Jeszcze ewentualnie nie tylko jego mogę tutaj dać, bo chyba ten AGL Freeza jest niedostępny tutaj. Na nim myślałem, ale no, akurat w AGL drużynie nie musi on być, bo jest bardzo dużo postaci. O kurde, co my mu tak mało zrobiliśmy? Dlatego ten Dokon mod mogłem na kogoś innego, ale dobra, gohan sobie poradził. Mam na. <grym> poradził sobie. Tak mnie tylko troszeczkę chciał nastraszyć. Wow, zrobione. Pierwszy zaliczony, co prawda no. Ej, co ja zrobiłem? W ogóle ja nie dałem Koku UI tutaj. Teraz zauważyłem, że nie dałem postaci, która ma 70% szansy na unik mogłaby mnie zrewajwować, mało obrażenia i wszystko. Dobra. Dobra, może być. Może być. Także tak to wyglądało. Pierwszy zaliczony. Zobaczymy jak to dalej będzie szło, eee, jeszcze tą drużynę, czy ona tutaj będzie, tak, pokażę jeszcze tak na szybciutko, co tutaj mam, te skillorby, tak, tak jak to zawsze mówię, ja wrzucam byle by se były, nie zwracam na to dużej uwagi, ponieważ je zawsze można podmienić na jakiś nowszy. no co prawda ten starszy się traci, eee, no i cóż, tak to wyglądało. Dzięki za obejrzenie. Życzę Wam powodzenia z tym eventem. Trzymajcie się. Cześć.